niebo wstąpienia Pańskiego, w czasie którego czcimy Pana Jezusa, Jego wielki triumf, Jego wielkie zwycięstwo nad szatanem, nad piekłem. I uczymy się razem z apostołami, kim był nasz Pan Jezus Chrystus. To, co słyszymy w dziejach apostolskich, jest ze wszechmiar pouczające, ale też poniekąd zaskakujące. W dziejach apostolskich czytamy o tym, że po 40 dniach po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. Dlaczego akurat 40 dni? Dlaczego tak w sumie dosyć długi czas, jeżeli chodzi o czas po zmartwychwstaniu Pańskim? Dlaczego ten okres? Dlaczego Pan Jezus nie wstąpił do nieba zaraz po zmartwychwstaniu? Wtedy Jego triumf, można powiedzieć, byłby nawet w pewien sposób na zewnątrz pełniejszy być może. Otóż dzieje się tak dlatego, że Pan Jezus miał jeszcze na ziemi razem z apostołami i uczniami, musiał wziąć trochę czasu, żeby ich pouczyć. Te słowa, które mówią apostołowie do Chrystusa, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, pokazuje, jak oni byli bardzo jeszcze ograniczeni, jak bardzo jako ludzie byli zasklepieni w swoich małych rozumkach, jak nie rozumieli jeszcze prawie w ogóle, czym jest Jezus Chrystus. I właśnie dlatego te 40 dni przed męką Pana apostołowie jeszcze wielu rzeczy nie wiedzieli, byli bardzo ograniczeni w swoich poglądach i dlatego Pan Jezus musiał im bardzo ostrożnie dodawać pewne rzeczy. Był najroztropniejszym, najmądrzejszym nauczycielem. Po zmartwychwstaniu, natomiast gdy apostołowie zobaczyli zmartwychwstanie Pańskiego Chrystusa, triumf nad śmiercią, Jego władzę, Jego boskość, wtedy łatwiej było im przyjąć te wszystkie trudne rzeczy, których Chrystus ich nauczył, ale dopiero po zesłaniu Ducha Świętego przyjrzeli tak zupełnie na oczy, bo czymś innym jest słuchać uszami, czymś innym widzieć nawet Chrystusa oczami, a czymś innym zupełnie jest zrozumieć tak dogłębnie sercem i całą istotą, czym jest nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla apostołów to drugie rozstanie w ciągu zaledwie 40 paru dni. Najpierw wierzyli, że utracili Chrystusa, gdy ten umarł na krzyżu w Wielki Piątek. Myśleli, że Chrystus zniknie po prostu z pomiędzy nich. A teraz zniknięcie Chrystusa, drugie opuszczenie Chrystusa, które mają zupełnie inny charakter. Śmierć Chrystusa na krzyżu była śmiercią zmierzenia Żydów i Rzymian haniebną, a tutaj niebowstąpienie było objęciem tego tronu chwały, jaki czeka na Chrystusa w niebie. Było objęciem tronu chwały stojącego w pośrodku niebieskiego, niebiańskiego Jeruzalem. Tego miejsca, które zostało przygotowane Chrystusowi, triumfatorowi, zwycięzcy piekła i szatana, zwycięzcy i prawdziwemu królowi rodzaju ludzkiego, prawdziwemu królowi całego stworzenia, całej ziemi, całego nieba. Ten triumf musiał zatem stać się na oczach apostołów, żeby zobaczyli oni wielkość, chwałę i moc Chrystusa, Jego przeogromną, przeogromną świętość, która zmysłowiła im, że ten, który wśród nich przebywał, jest kimś o wiele większym niż prorocy, niż nawet sam Eliasz, że jest on Bogiem, Zbawcą i jest ich królem wreszcie. Dlatego właśnie to wniebowstąpienie, które było ostatecznym opuszczeniem padołu ziemskiego, tej ziemi, która jest miejscem tylko czasowego pobytu rodzaju ludzkiego. Chrystus wskazał na niebo jako to miejsce, które jest przeznaczone, żeby apostołowie wreszcie spojrzeli w górę, żeby ich serca i umysły wzniosły się ku ziemi, ku niebu, które jest czymś o wiele wzniosłejszym niż ta przemijająca, bardzo niedoskonała ziemia. Oto dzień triumfu Chrystusa, oto dzień triumfu Pana Jezusa nad całym światem, nad knowaniami diabelskimi, nad grzechami. Jest to też dzień, w którym Chrystus zatriumfował nad tymi, którzy przybili Go do krzyża, którzy skazali Go na straszliwą mękę, którzy chcieli, ażeby
Jego imię zostało zapomniane na ziemi, żeby poprzez zabójstwo Boga Bóg zniknął z ziemi, żeby zatriumfował szatan i królestwo ziemskie, królestwo, które nie pochodzi od Pana Boga. Ten dzień jest radosny, ale jest też, ma taką nutę smutku, jaka zawsze towarzyszy pożegnaniu. Nawet najradośniejsze pożegnanie ma w sobie taki element zadumy, tęsknoty, bo apostołowie wiedzieli, że już Chrystusa w ten sposób nie zobaczą tego, któremu zaufali, który pociągnął ich za sobą, że będą musieli czekać aż do śmierci, ażeby móc zobaczyć Chrystusa w ten sposób, w jaki widzieli Go po zmartwychwstaniu przez te 40 długich dni. Ta tęsknota musi być w naszych sercach. Musimy zatęsknić za niebem. Musimy poczuć się jako obcy tutaj na ziemi. Musimy stracić tę fałszywą wiarę, że życie ludzkie tutaj na ziemi jest jedynym, co jest nam przeznaczone. Jesteśmy jak zwierzęta, mamy dusze, które to dusze są nieśmiertelne i ich przeznaczeniem jest wieczna szczęśliwość z Panem Jezusem w Jego Królestwie, które jest Królestwem chwały, szczęśliwości, Królestwem zbawionych. O to Królestwo musimy walczyć, o to Królestwo musimy zabiegać. Apostołowie byli niedoskonali, ale uwierzyli i wytrwali aż do końca. Nawrócili się, byli wielkimi świętymi. My również musimy podążyć ich drogą, musimy pójść ich w ślady, naśladować świętych apostołów, a przede wszystkim Najświętszą Marię Pannę, która uzyskała ten szczególny przywilej ze względu na zjednoczenie z Chrystusem, na jej przeznaczenie w dziele zbawienia, że również upodobniła się w Chrystusie także w tym wielkim triumfie, jakim jest jej wniebowstąpienie, jakim jest to, że zasiadła razem z Chrystusem i razem z Chrystusem króluje, razem z Chrystusem jest szczęśliwa, jest królową nieba i ziemi. Niech Najświętsza Maria Panna wyprasza nam te wszystkie łaski, które są potrzebne, żebyśmy odchodząc z tego świata odeszli wielkiej radości, odeszli pełni nadziei, odeszli z miłości do Chrystusa, odeszli pełni uśmiechu i nadziei w to, że Chrystus nas nie pozwoli skrzywdzić, że będziemy zdobyć. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.